Cześć. Dzisiaj znajdujemy się, jak widzicie, w nowej przestrzeni na tle biblioteczki. Będzie to trochę inny odcinek, będzie trochę luźniej i bardziej gawędziarsko, bo opowiem Wam o tym, jak wyglądają studia z historii sztuki. I chcę Wam odpowiedzieć na kilka pytań. Czy matura z historii sztuki jest potrzebna, żeby studiować historię sztuki? Jak wyglądają same studia? Gdzie można studiować historię sztuki? I czy studiowanie historii sztuki jako drugiego kierunku to dobry pomysł? Więc zapraszam. Dobra, więc zaczynając od tego pierwszego pytania, czy trzeba pisać maturę z historii sztuki, to nie. Nie trzeba i zawsze jest to jakiś przedmiot do wyboru spośród wielu różnych. Przeważnie są to przedmioty humanistyczne, ale czasami to zależy już od uczelni, jaką wybierzecie. Można wybrać dowolny przedmiot, najlepiej po prostu napisany przez siebie. Więc nie trzeba. Często też historia sztuki na maturze jest na przykład wyżej punktowana niż inny przedmiot, ale to też zależy od uczelni. Ok, więc na jakich uczelniach można studiować historię sztuki? Ja Wam tutaj ich wszystkich nie wymienię, ale praktycznie w każdym większym mieście ten kierunek jest i w opisie Wam podlinkuję. W opisie podlinkuję Wam po prostu wszystkie te uczelnie, gdzie można historię sztuki studiować. Ok, więc jak już jesteście studentami, to czym historia sztuki różni się od innych kierunków studiów? Ja oczywiście nie znam ich wszystkich, ale też mam znajomych, więc będę się do tego odnosić. Wiadomo, na pierwszym roku jest więcej takich przedmiotów wprowadzających, i są to wstępy do czegoś, czyli na przykład wstęp do architektury, czy wstęp do malarstwa, wstęp do rzeźby. Historię sztuki omawia się linearnie, czyli zaczynamy od starożytności, czasem też prehistorii i idziemy coraz dalej, przez średniowiecze, nowożytność, aż do współczesności, po prostu chronologicznie. Co do egzaminów, to często na egzaminach pojawiają się slajdy i jest to taki, myślę, ważny element studiowania historii sztuki, że trzeba rozpoznawać dzieła sztuki po prostu. Więc wyświetla nam się slajd i no, należy odpowiedzieć, kto to dzieło sztuki zrobił, jaki nosi tytuł i kiedy powstało. Tak, więc z racji tego, że są to również studia humanistyczne, należy sporo czytać i pisać, ale to akurat myślę, że jest tak na większości studiów humanistycznych, więc nie wiem, czy jest to jakaś taka różnica spora. Okej, na pewno taką fajną rzeczą, z czego zawsze moi znajomi się dziwią i tak mówią, że fajnie, są wyjazdy. I to są i takie wycieczki w mieście, w zależności od tego, gdzie studiujecie, czyli na przykład zajęcia w muzeum, zajęcia gdzieś w terenie, no, czasem w kościele na przykład, to akurat w kościele nawet często, bo i ze sztuki średniowiecznej, i z nowożytnej było tych wyjść do kościoła dużo, więc jak ktoś nie lubi, to wiecie, od razu uprzedzam. Tak, no i w tym kościele dużo jest też opisów, takich, że na przykład trzeba opisać coś w terenie. Przeważnie jest to architektura, jeśli jesteśmy na mieście, czyli opis architektury albo malarstwa i rzeźby, także w terenie. No, więc często tak to wygląda, ale są też wyjazdy gdzieś do innego miasta, gdzie... Często są też wyjazdy do innego miasta i wtedy możemy jakby poznać to miasto. Jest tego naprawdę sporo, że jest kilka takich wyjazdów w semestrze. To wiadomo, oczywiście zawsze zależy od wykładowcy, od uczelni, ale to jest taka powtarzalna, generalna w zasadzie zasada, jak rozmawiam też z innymi znajomymi, którzy studiują gdzie indziej, też tak to wygląda. Często na przykład jest to jakiś duży wyjazd na koniec semestru, który trwa kilka dni. No ale tak jak mówię, że to jest no, kwestia indywidualna kwestia uczelni. No i to trzecie pytanie, czy wybór historii sztuki jako drugiego kierunku to dobry pomysł?
Ja oczywiście uważam, że tak i też mam, znam takie osoby, które studiują historię sztuki jako drugi kierunek, ale znam też niestety sporo osób, które zaczęły studiować jako drugi kierunek i zrezygnowały. To oczywiście wynika z różnych kwestii, albo osobistych, albo też innych, ponieważ co do nauki, to wygląda to tak, że jednak dużo jest takiego pamięciowego uczenia się. Tak jak Wam mówiłam o slajdach przed chwilą, to niestety no, trzeba uczyć się tego na pamięć i zapamiętywać to wzrokowo, więc najlepiej cały czas sobie to oglądać i tak dalej. No i jest sporo tego materiału, żeby go przyswoić, szczególnie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z historią sztuki, czyli nie uczyły się w liceum albo nie pisały matury. Jest to całkiem nowe, więc wtedy jeśli studiują sobie ten swój wiodący kierunek i biorą historię sztuki jako ten drugi, który ma być tym fajnym, przyjemnym, no to podczas sesji to może zostać gdzieś zweryfikowane i jednak dochodzą do wniosku, że nie, to jednak za dużo i rezygnują. No, ale tak jak mówię, ja oczywiście osobiście polecam i najlepsze zajęcia uważam, moim zdaniem, są na trzecim roku, bo jest sztuka współczesna, ale to zależy kto co lubi. No. I tak w zasadzie w tym filmie chciałam wam opowiedzieć o tym, jak wygląda to studiowanie historii sztuki i czym się różni od innych studiów, ale jeśli jeszcze chcielibyście się czegoś dowiedzieć, bo na przykład zastanawiacie się nad czymś, to możecie pisać do mnie w komentarzu albo w ogóle pisać do mnie gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, to zawsze wam odpowiem i odpisuję na takie wiadomości. Nie wiem też, czy słyszycie to, że mówię przez nos. Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale mam alergię i po prostu mam wszystko tutaj pozatykane i bardzo się źle czuję. Ale zależy mi na tym, żeby dzisiaj był ten film, więc być może go wrzucimy, ale nie wiem. Okej, to już koniec na dziś. Dziś było bardzo krótko i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!